Siemano widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcineczku macie, jak widzicie, serię Polscy sąsiedzi. I dzisiaj troszeczkę poużywamy sobie zetorka 7711. Jak widzicie, John Deere sobie stoi, drzwi otwarte, chłodzi się, bo słońce trochę jest. Napiszcie hashtag wykopki, a wam szybne serduszko. Jak pewnie widzicie, coraz więcej osób bierze udział w konkursie na kierownicę i zostało już bardzo malutko, bo zostało 329 lajków do końca konkursu, gdzie można wygrać kierownicę za 1000 zł. Tak samo tutaj można wygrać 200 zł, a zostało 250 lajków i ostatni konkurs. Dwie dowolne gry, czyli dwie osoby wygrywają, gra do dowolnej ceny, nawet gierkę mogę Ci kupić za 400 zł. Warto wbijać na Instagrama i brać udział w konkursach. Bo wcześniej zajmowałem się przygotowywaniem tego całego pola z kartoflami, żeby można było to zbierać. Będzie mi pomagał sąsiad, tylko ja też czekam, bo on jeszcze do miasta pojechał, mi jakoś ładowarkę sobie pożyczyć do tej właśnie akcji, bo te ziemniaki tak jakby są na pół, także też to wszystko jest robota. Mam poogłaszane maszyny, tylko nie wiem, jak na razie jeszcze nikt się nie zgłaszał do tego. Pronarek niestety będzie szedł na sprzedaż, no bo mam w planach, tak jak obiecywałem wam, kupno tego John Deere'a. Kurde, to jest troszeczkę, że będę musiał ją jakoś wypchać, bo ja nie dam rady, widzowie, sobie cofnąć tam z kabiną. Wcześniej jak było te 25, to się fajnie wystawiało to wszystko, także ja sobie to delikatnie... Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam bardzo, ja tutaj dobrze trafiłem? A co pan, czym pan jest zainteresowany? Ciągnikiem. A, ciągnikiem, bo tam... Bronar? Dobra, to ja panu pokażę wszystko. Zgaszę zetorkę i o... Pronara pan masz? Tak, pronara, tutaj o zapraszam. Pronarek, jak pan widzi, 82 konie, 82A. Na sprzedaż, świeżo wystawione, jeszcze w tym roku robione było. O, to żem dobrze trafił, patrzę tutaj. Ja ofertę panu mogę jeszcze większą przedstawić. Czego jeszcze pan potrzebuje? Rozrzutnik mam na sprzedaż, przyczepę mam na sprzedaż, jeszcze rozsiewacz taki stary. Proszę pana, ja widziałem tam na stronę. To ten rozsiewacz, ten rozrzutnik i przyczepem też bym wziął. To wszystko pan bierzesz? Kurde, to jakąś zniżkę może uda się ten dograć. To może panu na początku... Dla wnuczka, bo on gospodarkę chce tutaj rozwijać. A, no dobra, no to... Wie pan co, ja panu pokażę najpierw ten rozsiewacz, choć pan zobaczysz, czy się nadaje. Chociaż były zdjęcia, no nie? Tutaj rozsiewacz jest w stanie, też powiem wam, że dosyć dobry, no wiadomo, to jest na mniejsze gospodarstwo, ale mi się zdaje, że jak tam zaczynacie trochę, to taki rozsiewacz będzie spoko. Ja tam z niego korzystałem, nie narzekam. Dobry, no proszę zobaczyć, wszystko można przetestować nawet, tylko nawozu nie mam jak wsypać, bo nie mam nawozów jeszcze. To nie, dobrze chodzi, to ja panu ufam tu. Dobrze, wszystko jest igła, ideo. Mnie to tam nie potrzeba jakoś tam, wiesz, luksusów, żeby to chodziło, żeby to wnuczek tam miał czym pracować. No dobra, to wie pan, może być, tu wszystko, no wiadomo, parę lat ma, ale tutaj nic się nie powinno stać. Wałek w komplecie daje, także nie trzeba swojego kupować. No dobra, no że przejdziemy tam dalej, ja muszę tam to zobaczyć. To panie, to tutaj będzie 2500, jak pan weźmiesz co innego, to za taką cenę 2500. Normalnie w ogłoszeniu było więcej, jak pan więcej bierze, to... Dobra, to się zaraz dogadamy co do ceny. Dobra, zapraszam tutaj. Tu kopaczkę, co bym kupił też? Wie pan co, to kopaczkę, to jak wykopię kartofle dzisiaj, to może pan wieczorem zabrać. To jeszcze się dogadamy knury na sprzedaż, bo mięso potrzebne. Oj, tutaj to powiem panu, że tutaj... Świnie jeszcze nie za bardzo doszły, tak o, ziemniaki jak na razie jedzą, to musi pan jeszcze poczekać trochę, ale mi się zdaje, że na sprzedaż też będą. Z 5, nawet 10 będę w stanie sprzedać, ale to jeszcze parę miesięcy. No dobra, to przejdźmy do czego może na początku ciągnika tutaj. Dobra, no to pan patrz, masz pan kluczyki, wejdź sobie, odpal, no to wszystko, zobaczysz pan jak to jest w ogóle w środku, w tym urządzeniu. To New Holland, nie? To New Holland. No dobra, to niebieski to wiadomo, to... New Holandzik. A tutaj kierownica to trzeba tak kurwa mać stroić troszkę. Nie, to tak ma być, bo to w New Holandach tak robili. Wie pan, tylko tu znaczki z Pronara są przeklejone. Panie, to ma 150 koni o ta maszyna. A, rozumiem. Proszę pana, jaka cena? Za tego można odpalić? No tak, podpala pan posłucha jak te 150 koni chodzi. Tu jest silnik jaki wsadzony. 150? Tak, 150. Za mało, a niech będzie już. Panie, zaraz wjedziemy do garażu, mapę zrobimy silnika na 180 i będzie jeździł. A, tu wszystko dobrze, wspomaganie działa. No, jak to w New Holandach. No, jak to w New Holandach, no. To w New Holandii to pierwsza klasa, patrzcie. To tak właśnie ze szwagrem gadałem, mówi ty jadź po tego New Holanda, bo to kurwa takiej ceny to nic nie dostaniesz, kurde. No to właśnie, no. Widzi pan, no tutaj tylko te naklejki pan se zedrze i na niebiesko pomaluje, no. Albo naklejki New Hollanda ja mam w zestawie tutaj. A to czy New Holland piszesz, czy jest napisane? A nie, New Holland napisane, tylko takie już no, starsze, wie pan? No ja wiem, czy już trochę obdarty, ale to mnie potrzeba, żeby człowieku wiesz. Dobra panie, 100 tysięcy za to, tam 2,5 to już mamy 102,5, nie ma co się rozgadywać, zapraszam dalej. 100 tysięcy? To nie mniej było w ogłoszeniu? Tak mi się wydaje, coś tam patrzyłem. A ile było w ogłoszeniu? To pan już ma starszy, pan jest, to już coś się panu wydaje. To nie 50 było w ogłoszeniu. Nie, to nie. Nie, panie, ja i tak daję przecenę. 100 tysięcy jak pan kupuje parę maszyn. Rozumiesz? 100 tysięcy, skąd ja wezmę? Kredyt najwyżej. Wie pan, dobra, rozrzutnik już panu dorzucę za 8. Za 8? Ale od razu tu jest przyczepa. Przyczepa do kiszonki, burty, wszystko się dogadamy. Wie pan, tutaj jeszcze oczywiście sprzęt do wyrzucania obornika też będzie, to jest wszystko w zestawie. A gnój był ułożony tym? No patrzę pan jaki czysty, gdzież gnój tym wozić? To bardziej to na wystawę można, o, naklejki wszystkie pan sobie przeczyta. Znaczy pan tam za bardzo nie widzi dobrze, ale... No to co przyczepę też pan dorzuci? Tą przyczepę też, ale ta przyczepa to już panie 15, bo tu jest naprawdę spora i dokładki duże. A proszę pana, to przyczepa do bel to ile pojemności ma? A, do belo to o. A jo, do bel. Oj, to wie pan co tutaj belek wejdzie, tak 6 na górę jeszcze, 10 na pewno, chyba że pan wysoko poukłada. To 12 może. Burduczek to dom stawia, to piach też można nie wozić? Panie, tu piachu to jest idealne do piachu. Z tym pronarem to cała przyczepa piachu, to pan dwie przywiezie i na cały dom wystarczy. Żartujesz, czy mówisz serio? Serio? Jeszcze piaskownicę zrobi dla dziecka. Właśnie będę, dobra, biorę ile? To będzie 15. 15 tutaj... 117,5, tak 125 i przyklepujemy. A ciągnik to jest 100 tysięcy? Tak, tak. No bo to New Holland, no to... Do Haliny zadzwonię. Pan dzwoni, się dogaduje, ja tu odejdę trochę, pan se pogada. Halina? Ja już może to podczepię od razu, żeby panu łatwiej było ten. Przyczepę pan już od razu weźmiesz. Szykuj 100 tysięcy na dzisiaj. Ja wnuczka kupuję ciągnik i maszynę. Dobra. To pan to bierze. Dobra. Jedzie se pan. Gotóweczka na konto. Tak jak... Do konto pan czy do ręki? Pan się nie boi, że ciała szukam. Ja tutaj mieszkam za kościołem. Dobra, to pan jedzie. Panie, ja pana nie oszukam, ja przyjadę zaraz. Jeszcze po rozrzutnik, później... Dobra. Pieniądze weźmy. Dobra, to rozrzutnik jak pan weźmiesz, to pan tam przyjedzie potem, bo ja będę kopał kartofle, może pan nawet wieczorem przyjechać, bo ja teraz lecę w pole coś robić. No dobra, no to do zobaczenia. No to udanych tam przygód z New Hollandem. Panie! Panie, bieg pan do przodu, bo tu studnie pan mi zniszczysz. To ja tu powoli. To nie jest 30. A włącz mnie pan tu świat. Dobra. Panie, o tu się robi co? Pokrętłem tym. No to na razie. No i tędy w prawo tutaj. Gdzie? Widzowie, to... Gościo kupił pronara, co był warty 50 tysięcy za 100 tysięcy. Bo myślał, że to New Holland. No po prostu hit. No widać, że jakiś starszy. No naiwność wykorzystaliśmy. Takiej właśnie osoby. Jak sąsiadowi powiem, to nie wiem, czy on tu... wytrzyma. Jadę do niego na gospodarstwo zobaczyć, czy on już jest. To ładowarka. A widzowie, jeszcze wam nie mówiłem, że ja ogólnie przyczepę nową kupiłem, bo jak to sprzedałem, no to kupiłem nową. To zaraz wam to wszystko zaprezentuję, tylko pojadę sobie zetorem na pole, pójdę do sąsiada, zobaczę, czy on już w ogóle jest tutaj, no bo sam tego nie będę kopał. No sam nie dam rady, bo tutaj najlepiej we dwóch, żeby ktoś ładowaczem jeździł i to ogarniał. Także możemy sobie podjechać i robimy test przyczepy, bo tutaj no mogę autosankę też, bo to od razu na skup będziemy wywozić te kartofle, trochę dla świń sobie zostawię. Dobra, tu sobie zajedziemy. Nie wiem, czy sąsiad już jest, to mu od razu też pokażę to przyczepę. Zobaczymy, czy już tu przyjechał, gdzie on jest na tym gospodarstwie. Masej stoi. O, jesteś już. Siema. Ty, słuchaj, bo kurde do mnie telefon jakiś dzwoni tutaj. No. A co tam? Czekaj, dobra, już. O, wyłączyłem. Git? No. Dobra, no to już, no kurde, sprzedałem ten. Chodź ci pokażę, sprzedałem pronara. Co sprzedałeś? Wiesz za ile? No. Za 100 tysięcy. Pronara za 100 tysięcy? No, jakiś starszy gościo był i chyba nie odróżniał marek. Pomyślał, że to New Holland, sprzedałem mu za 100, a przecież był wystawiany za 50. Jeszcze wkręciłem gościowi, że ten... No, chodź ten do krzakami, że ogłoszenie było źle ten napisane. I kupił wszystko, wszystkie maszyny, jeszcze tylko zostało mu rozrzutnik i tego. Motyla zabrać. Przyczepę za 15 kupił. A to po co mu takie maszyny? Przecież to do niczego się nie nadaje. Dla wnuczka gdzieś mówił, że kupuje. Dla wnuczka? Ja pierdzielę, to naprawdę ten wnuczek... Nie wiem, to jest, powiem ci, ja jestem zadowolony. Zamiast wnuczka wziąć, przyjechać, to on za 100 000 pronara kupił? No przynajmniej w stanie dobrym, no może tyle, no tam jakoś... Kurde, no nie w wiem. Pakiecie mu sprzedałem trochę taniej, mówiłem, że tam normalnie, że 150 by kosztował, ale taki był zdziwiony, że New Holland tak nisko wyceniony, ale... A zobacz, ja do miasta zajechałem sobie, kupiłem strój taki, o. Fajne gumowce, widzę nowe, rękawiczki robocze, kaszkietówka no. Akurat grzeje. Bo dzisiaj ci, co mówiłem, wziąłeś tą ładowarkę? No wziąłem, no jest, stoi. A, to pokaż to, od kogo to pożyczałeś. Ty, od tego Kazika tutaj, co niedaleko mieszka. A, co on ma to większe gospodarstwo trochę? No, ale on i na budowę ją potrzebuje. Kurde, JCB. Zobacz, to powiedział, że pożyczy nam bez problemu, tylko żeby on dali później, nie? Fajne o to. I wziąłem jeszcze łyżkę, podczepiłem, to ja to przeprowadziłem już z rańca. A, to ja nie widziałem właśnie, bo tutaj sprzedawałem to dopiero. Dobra, no to chociaż... Zanim pojechałem to... Wiesz co, możesz ładowarkę już jechać w sumie, bo to od razu będziemy działać. No dobra. Bo ja biorę John Deere i nową przyczepę jeszcze ci miałem pokazać, bo widzą też nie pokazywałem, kupiłem. To poczekaj, to ja zaraz zobaczę, bo... Kurde, dobrze wyszło, tamtą sprzedałem za 15 razem z rozrzutnikiem, tą kupiłem za 25 000, bo jest w stanie takim, powiem wam, że dobrym i jeszcze ma oczywiście rozładunek, czyli tak jakby keeper. No po prostu na tym wysięgniku, czy jak to się tam nazywa, widzisz? O, to ta przyczepa? No, autosan. Czekaj, to jest, ty podjadę, zobaczę. Kurde, chłopie, zajebista. Fajnie, a teraz wiesz, wszystko się zwraca, bo tak naprawdę tego... No 50 000 jestem na plus tego pronara, kurde. Ale ona tu i pomieści dużo. No. Ja akurat sam raz do John Deere'a, bo i zetorek to by nie dał rady. Ona ma 17 ton pojemności. O, lekko ponad, plandeka. Wszystko, no ta plandeka mnie skusiła, to odmalowanie, to nie ma naklejek żadnych praktycznie, że to jest jakiś tam oryginał, ale kto na to będzie patrzył? No pewnie, to nikt nie będzie na to patrzył. Dobra, to na to będziesz ładował. Wreczał to jeszcze druga jest, to się podepnie, najwyżej przepnie, bo... Nie wiem, czy to na skup od razu będę wywoził, jaka jest cena tam kartofli, trzeba będzie popatrzeć. Dobra, John Deere'em to będziesz sobie podjeżdżał najwyżej. Najwyżej sobie podjadę, ale na razie trzeba zobaczyć, czy to wszystko będzie dobrze chodzić. Dobra, i ogienicyk. Ty, trochę nam to na pewnie zajmie, co? No to powiem ci, że o taka robota to trochę zajmie. Ty, to ja może poczekam, aż te dwa pasy zrobisz, to wtedy będę sobie powoli. Czy od razu wjeżdżać? Znaczy, chyba nie, poczekaj, aż te dwa pasy zrobię, bo tutaj i tak, no pole jest szerokie, nie wiem, czy to u mnie zrobimy na odcinku w całości, czy u ciebie nie skończymy. Przypadkiem. Pewnie jeszcze trochę skończymy. To zbieranie, bo samo to nazbierać tego wszystkiego, to ładowarko, to trzeba będzie roboty. O i cyk, fotka. A jeszcze ci robię. Wiesz co gościu jeszcze powiedział? No? Się pyta, czy o tego nie może kupić. Koparki. No, kopaczki tej? No. A na co, bo kopaczka? Ja wiem, może kartofle będą mieć, a ja mu mówię, panie, no skończę wieczorem kopać kartofle i pan zabieraj, na co mi to potrzebne. Ja pierdzielę, ci klin trafił. No, ale może coś większego kupimy, jakbyśmy na większą skalę tak świnie hodowali i to wszystko, to kurde. No. Można coś pomyśleć. Trzeba będzie też coś pomyśleć, żeby tutaj może to jakoś to działkę, co mamy teraz, ziemniaki, nie? Najlepiej to by było geodetę wezwać zgodnie z planem, żeby to przedzielić na pół. No, żeby to przydzielić i żebyśmy mieli, wiesz, w razie coś jakby pobudować, bo ja to tak planuję, że może kiedyś jakieś obory większe bym pobudował. Nie wiem, czy będziesz jeździł ze mną po ziemię, bo ja będę to sadzawkę i też wiatę chciałem budować. Jak ty chcesz obory budować, to też przyda się, żeby to wszystko było, wiesz, w papierach, to nie? Ty, no to się przejadę z tobą najwyżej, no jak tam będziesz... To większą przyczepę wezmę, ty weźmiesz swoje, dwa kursy i będziemy mieli tak naprawdę już ogarnięte to. No. Ale się kurzy, kurde, sucho trochę. Pootwieram ci wszystko, żeby ci się bardziej kurzyło. Dobrze, to niech zetor będzie okurzony. I tutaj. Dobra, ale kartofle jak sypią, weź zobacz, czy są jakieś takie większe, czy mniejsze. Ty, takie, no, wiesz, różnie, tutaj są i mniejsze, i większe, tak myślę, że... Ale nie, są walnie duże, powiem ci, że no niezłe kartofle. Powiem ci, a jak będziemy sprzedawać, to dzielimy się pół na pół, czy jak my to robimy, bo... No właśnie. Ja tak przejechałem, tak na oko w ten środek wjechałem. Równo z moimi tymi. No możemy, bo w sumie to nie wiemy, gdzie tu jest... Połowa działki. Tak, no to pół na pół chyba, jak ktoś wiesz, ty zapłacisz ładowarkę, ja paliwo u siebie, to też, oj, będzie git. No i będzie git, tam pół na pół. Znaczy nie, za ładowarkę to ja tam, on nie chciał ode mnie nic. Za darmo ci dał? No bo się z nim kiedyś w szkole uczyłem. Aha, no to ty dobrze na to wyszedłeś, to zajebiście, że ty pojechałeś, bo jak ja bym pojechał, to jeszcze byśmy musieli pewnie za ładowarkę płacić, to elegancko. No, się z nim kiedyś w szkole uczyłem, mówi dobra, bierz, potrzeba ci, to bierz. Ja ciekawe, mówię, kurde, no, możemy testa zrobić, 17 ton kontra 30. Twoja, jakby to podpiąć. O kurde, ty, to możemy to zrobić. No to już najwyżej u ciebie na odcinku się to zrobi, bo kurde, u mnie jeszcze nagrywałem to rozmowę i przetestujemy tą przyczepę akurat. Ale powiem ci, że ciekawe, ciekawe. Na razie to trzeba ją naładować. 17 ton to powiem ci, że to jest tak... No, no tak. 8 łyżek takich, do, może 7. No, ile ta łyżka ma pojemności? Bo tak na oko to... Kurczę, jest ze 2, 2,5, coś takiego chyba. Tak? Tak? Kurde. To 2 łyżki 5, 4 łyżki dyszka. No to szybko powinno pójść. Zobaczymy, ile w ogóle tych kartofli będziesz nabierał, bo tutaj z jednego przejazdu zobaczymy ile to jest ten. Czekaj, możesz odjechać trochę? Ja sobie ten, cofnij tym. Dobra, 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 już się... Ja sobie zawrócę. O, do góry wezmę. Kurde, powiem ci, że robota dawno robiliśmy takimi małymi maszynami. Ale ja nadal nie dowierzam, że ty pronara sprzedałeś za takie pieniądze. Śmiesznie, jak ten gościo jeszcze wróci i będzie ten, jak mu syn powie, no ale już pieniądze mają być na wieczór. Mam nadzieję, że tego jego syna, czy tam wnuczka, nie ma gdzieś u niego na tym na gospie. No nie, bo jeszcze ci kapnie. Może ten wnuczek taki sam jak i ten chłopulek. No, tylko nie wiem, czy on właśnie jakąś wadę wzroku miał, bo to już starszy gościo był z brodą, w okularach przyszedł. Może okulary mu jakiegoś efektu za bardzo nie dają, nie wiem. Zobacz, 2600 już, tak sypie, że człowieku. Z takiego przejazdu? No. Ty, to my na kartoflach zarobimy fajnie. Zarobimy fest, dobre pieniądze. Tylko u ciebie w piwnicy może trochę podtrzymamy, bo ja nie mam... No. U mnie też w piwnicy możemy dawać trochę. Potrzymamy, potrzymamy, aż lepsze ceny troszkę będą. Tak, a to co się nie zmieści do piwnicy, no to po prostu... Ty, ja przyczepy chyba na razie nie będę potrzebował, bo akcja, no ale akcja kiszonka, to chyba, że przed samą kiszonką sprzedamy ten. No chyba, że tak, no ale kiszonka też niedługo pewnie, nie? No właśnie. Ale może cena wzrośnie gdzieś we wrześniu, bo to już praktycznie wrzesień mamy. Zobaczymy, jak my na tym wyjdziemy. A zobacz, jakie są teraz ceny za kartofle za 1000 tego. Poczekaj, ja już patrzę. Za 1000 litrów za kartofle. Już jak tutaj patrzę, dobra, i czek. Ziemniaczki. O, bracie. 300, 295. A jaka jest najwyższa? No to właśnie 295. Ale mi chodzi najwyższa cena kiedy była, bo jak będzie mała różnica, no to można teraz sprzedawać, a jak będzie jakaś duża różnica, to wiesz. Dobra, tu już ci mówię. Tam wahania masz no, chyba podane słuchaj, na stronie. 376 była najwyższa. Z tysiaka 70, no 80 praktycznie. W styczniu to było, do stycznia by było trzeba to trochę potrzymać. Kurde, powiem ci, że ja nawet nie mam za bardzo miejsca w stodole. No właśnie, kurde. U mnie, wiesz co, u mnie by się znalazło. Myślę, że możemy to wykiprować u mnie. No i że będziemy właśnie kiprować do ciebie. 70 to nie jest taka duża różnica, może pod koniec września już będzie mniejsza różnica, no to wtedy można to posprzedawać, bo... I słuchaj, i to bez problemu. Naładujemy, później zawieziemy. Ładowarka się znowu wypożyczy. No, wypożyczymy znowu ładowarkę, przecież on na chwilę to nam pożyczy, no. A ciągnikiem będzie... to wiesz, to trzeba dużo się bujać. Trzeba będzie na bok to kiprować, bo do góry chyba tej przyczepy aż się nie podepnie. O tak o. Znaczy nie podepnie, no wiesz, wysokościowo się nie zmieści. Wow. To powiem ci, ryzykownie przejechałeś. Tu już było ryzyko. Pokażę ci coś. Dawaj. Czekaj. Czekaj, tylko jak to? To jest druga łyżka dopiero? Zobacz. Widzisz? Gdzie po kartoflach? O kurde... A to dobrze twoje, to jest szczęście twoja połówka. A, no to tak. Zobacz, psim chodem. I elegancko tak, ale to jest na błoto chyba zrobione w tych ładowarkach, czy jak? Czy... A to nie jest tak zrobione, żeby do ściany bliżej dojechać? A nie wiem, jeszcze sam. Ty, w sumie nie wiem. A może i na błoto, ja się nie znam. Ja też nie mam pojęcia, dlaczego to jest tak zrobione, a nie inaczej. Nie, no do ściany to chyba nie, to chyba może i masz rację, że może na błoto, no. Ciekawe jak ta przyczepa pełna kartofli będzie wyglądać, coś mi się zdajesz zajebiście. To ona to już połowa jej prawie, że... A niby taką dużo wziąłem, 17 ton, ale John Deere powinien dawać sobie radę z 17, no nie? Tak, to bez problemu, John Deere, kurde, przecież to jest, kurde, poważny sprzęt. Jeszcze jak tego większego kupię, jakby te kartofle wypaliły, no to 135, ale tamtego co chce to już 200 ma. Och, skubany. Już 200 koni to jest... No wiesz, to już no sporo, jest... no nie? Bardzo jeszcze dużo. Pole, jak jakieś się dokupi, jakby były pieniądze, to wiesz. Ty, może nawet nie chodzi o to, że dokupić, ale w dzierżawę coś możemy wziąć. W dzierżawę nawet wziąć, po kawałku jakimś większym, to kurde, to już jest... Czekaj, tu robię po 2, czyli sobie mogę pojechać tędy na razie. Pogadamy z jakimiś tam dziadkami. Może jakby no... A ciekawe, czy jakby tego naiwniaka znowu, co kupował ode mnie, spotkać i kupić od niego pole może po jakiejś potaniaści, ale jak oni kupują maszyny, to mu chyba no pole nie będą chcieli sprzedawać właśnie. Właśnie o to chodzi, jak maszyny kupuje, to wiesz, to ciekawe czy... A skąd te pieniądze masz, kurde, on pronara? On czaisz, zadzwonił do babki i powiedział, że przyszykowała 100 tysięcy. Ja pierdzielę, to w domu trzymają, to ludzie to też to niepoważni. Bo dla wnuczka. Dla to wnuczka oszczędzali, żeby gospodarstwo dalej chyba prowadzić. No ty, bo wiesz co, ja to ci powiem, że... Ja już bym wolał, żeby mi dziadki dali chyba te 100 tysięcy, niż żeby oni mi maszyny kupowali. jeszcze tak przepłacanie, no kurde, 125 tysięcy zarobiłem na takich maszynach, to jest biznes no po prostu. No ale biznes, wiesz, tu nie ma co mówić o jakimś naciąganiu czy coś, no bo to jest biznes czysty. Tak, wystawiłeś taką cenę, no to taką ktoś ma, może ten mógł się nie zgodzić, no nie? No tak, no jeżeli się zgodził, to jest czysty biznes, to nie ma też, wiesz, co gadać. A ostatnio straciłem trochę na Bizonie, no ale to tam, wiesz, poszło, że na raty jeszcze tego New Hollanda i tak dalej, to też inna sprawa. No, bo ale ty i tak koniec końców chyba zarobiłeś. No, powiem ci, podliczając, wiesz, i to... Spoko, tylko wiesz co, bo ludzie pisali właśnie mi w komentarzach, co odcinek wstawiłem, bo teraz z GoPro nagrywam zawsze. No, no to, że mogłem więcej wziąć za tego Bizona. A widzisz. Tylko jeżeli bym trafił na innego handlarza, nie na tego samego, co kupiłem od niego zaraz New Hollanda i kupowałem od niego John Deere'a. Gościu, powiem ci, że ciekawe i dobre maszyny sprowadza. No to bym wołał więcej, koło 75 może nawet. No, no widzisz. Pewnie on dlatego kupił w tej cenie może, bo to handlarz, tak? Tak, on to pewnie, on mówił, że to zdychę pewnie zarobi na tym, jeżeli on to będzie sprzedawał dalej, tylko coś tam wsadzi jeszcze trochę pieniędzy. No nie by mówił, że pole ma jeszcze jakieś, ale... To ja to nie prawda? Chcę nic mówić, ale my tak mało, żeśmy tych ziemniaków zebrali, a tu zaraz pełna przyczepa będzie. Ja nie wiem, czy to się zmieści nam do piwnic, zaraz będziemy to jeszcze sypać, to weź napełni całą przyczepę. Ile się zmieści, tyle trzeba wrzucić. Tak. Ja nasypię, nie wiem, czy do ciebie do piwnicy będzie... Oj, bliżej do ciebie na razie, pierwsza się wywali. No, myślę, że do mnie możemy. To jeszcze ja pokażę na odcinku i... No, do piwnicy się zrzuci, a później jak do piwnicy się nie będzie mieścić, to do stodoły jeszcze możemy trochę wrzucać. No, luzem o tako niech leżą nawet i... Luzem niech leżą tam, im się nic nie stanie, tam zimno w tej stodole. No to i tak zaraz będzie już chłodniejsze temperatury, to wiesz, na spokojnie no wszystko. Tak, to się nic nie będzie działo. Która to już łyżka? A to już powiem ci, że nie wiem, nie liczyłem, ale już któraś, kurde, no. I zaraz będzie pewna przyczepa, nawet nie wiem, czy nie już będzie. Powiem ci, że wykopki w takim tempie to w sumie jakby robić to samemu, no to trzeba było wykopać, później to zebrać. No. To też takie, a tak we dwóch to przynajmniej szybciej to idzie. No, szybciej idzie, od razu ty robisz, ja od razu zbieram i... No i że jak będziesz jechał gdzieś agregatowe, to ja ci tam pomogę, podjedziemy we dwóch szybko, bo ja mam to czwórkę, no. Teraz to się szybciej będzie robić. No dobra, no to tak byśmy zrobili. Weźmiesz tego Ursuska swojego, tego największego, co kupiłeś, albo masejka, no, kurde. Tym będę trzaskać. Też wiadomo, niektóre prace tam pewnie masejem, ale no w większości teraz Ursus będzie pracował, no bo co teraz zostało? Jakieś gruberowanie, orka pewnie jeszcze gdzieś tam. Już takie podstawy, jeszcze to wapno, co miałeś dawać, to nie wiem, czy będziesz dawał w końcu. No będę dawać wapno jeszcze. Jak wapno będą ci przywozić, to kurde, możesz dzwonić, to ja też od nich bym zamówił sobie. No dobra, pełna przyczepa. Dobra, to już? Ci mówić. No. Dobra, czekaj, to ja sobie cofnę. Nie wiem, czy nawet niedługo mają mi przywieźć, powiem tak? No tak, kurde, to jak będą przywozić, to akurat. To ja dobra, widzowie. Tak wygląda pełna przyczepa. Ja sobie na razie to zgaszę, ciągnik, musimy teraz to wysypać. Dobra, to powiem wam, że John Deere kozacko wygląda z tą przyczepą. Dobra, odpalamy. Ohoho. Zobaczmy teraz odjazd. Mamy 17 tysięcy... Znaczy no, 17 ton. A u sąsiada oczywiście jak będziemy zbierać jego ziemniaki, to oczywiście mu John Deere'a nie pożyczę, tylko będzie 30 jeździł. Zobaczycie efekt w kolejnym filmie, link macie oczywiście w opisie. No tak no. Czekaj, przejedziesz tutaj? No a gdzie ty masz piwnicę tą? Ty, gdzie ja mam piwnicę? Ja zapomniałem. Czy do stodoły? Czekaj, tutaj do stodoły. To czekaj, to ja pojadę teraz do siebie to wywalę. Weź to buchawę złóż. Czekaj, już ja składam, bo ona się nie przyda. O, no, dobra. Weź się tam zabierz. Jadę do siebie to wywalę, tylko będziesz musiał mi mówić jak cofać, bo kurde ja na przód nie wiem czy to przyczepę podczepię, a może i bym podczepił. Dobra, już wiem gdzie będziemy sypać. Tak? No. Ale to jak masz miejsce to już elegancko. Dobra, ja bym sobie pojechał tędy. Dobra i tutaj... A, tamtędy pojechałeś. No, tędy. Gdzie to będziesz sypać? Czekaj, bo ja mam tutaj, no nie? I tutaj mam tą piwnicę całą, tylko tam trzeba jakoś cofnąć będzie. Tu? No nie wiem, czy to opryskiwacz nie będzie przeszkadzał. O tutaj, słuchaj? No. A tu jest jakiś ten, dmuchawa? Nie, tutaj nie ma, po prostu to trzeba jakoś drzwi otworzyć i... Czekaj, ja się nawrócę, to może przodem będę cofał, bo mi się zdaje, że tyłem to będzie ciężkie zadanie. Nawet Johnem. Kurczę, może faktycznie... O, patrzę, poszłobus. Poczekaj. Dobra. Jak to by... No jakoś będziemy próbować tutaj cofać tym. Powiem ci, że taką dużo przyczepą to jeszcze nie cofałem nigdy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja nawet nie... Czekaj, o, a to tutaj! Aha, słuchaj, ja wezmę 30, to ja muszę odstawić ten opryskiwacz. To weź odstaw opryskiwacz faktycznie, bo tutaj kurde... Wezmę 30, to odstawię, bo tak to... Poczekaj chwilę, już się... Czemu teraz już dwa razy nie do ten, jakoś tutaj bokiem sobie przejedziesz może, miniesz mnie. Co, ile masz tam pojemności w tej piwnicy? No powiem ci, że ja nawet nie wiem. Czekaj, przejedziesz jakoś to? Czy... Dobrze, że mały traktor. Wiesz, to malutki sprzęt. Dobra, cyk. Tam podejść do przodu z tym najwyżej i tyle. Dobra, podjadę do przodu, później się cofnie. Dobra widzowie, musimy sobie ogólnie... No dobra, tu jest wszystko gicik. Dobra, cyk. I poczekaj, i teraz... Wezmę tutaj wszystko. Włączę światło, żebym ja widział. I dobra widzowie, musimy jeszcze o to koryto wziąć. Jeżeli dobrze pamiętam. Rozłożyć jakoś. Oho, teraz to będzie troszeczkę kurde... Cześć, światełko nam włączy, żeby my tu widzieli wszystko. O, dobra, leci. No i dobra widzowie, keeper na tą stronę i tak samo będziemy u sąsiada robić, a w dzisiejszym odcinku widzę 26 minut. Także to by było na tyle, te ziemniaki troszeczkę sobie będą lecieć. Wbijajcie na odcinek do Koliza, bo tam też będziecie mieli no testy, zobaczymy jak to pójdzie, ta 30 kontra 17 ton, mi się zdaje, że będzie fajny odcinek i na razie.